Cześć, z tej strony. Słuchajcie, witam Was w codzienniku. Jest piątek, 7 maja. Zaczyna się weekend. Myślałem, że dzisiaj zdążę jeszcze wrzucić film z cyklu Uzależniony od książek, ale ten film pokaże się dopiero w dniu jutrzejszym przed południem. A to wszystko dlatego, że byłem, słuchajcie, dzisiaj praktycznie no, cały dzień poza domem. No, może nie cały dzień, ale sporo mnie nie było w domu. Musiałem ogarnąć parę rzeczy w Warszawie. Nic ciekawego generalnie, ale jestem zadowolony. Zrealizowałem parę planów. Udało mi się kupić też wiertło takie wielkie, stożkowe do wiercenia dużych dziur w stali. Będzie to przydatne troszeczkę w nadchodzącym takim projekcie budowlanym. Jeszcze nie związanym z działką w lesie, tylko muszę tutaj zrobić, będę robił, słuchajcie, takie ogrodowe, można powiedzieć, przyrządy do ćwiczeń, siłownię taką ogrodową, poręcze, drążek i tak dalej, gdyż zamierzamy się razem z synem motywować. Mój syn ćwiczy bardzo mocno sporty siłowe. No i chcę do niego też dołączyć jakoś tak porządnie. Przypomnieć sobie, jak to drzewiej bywało. Poza tym, co jeszcze? Odwiedziłem dzisiaj Empik. W Empiku w promocyjnej cenie kupiłem, słuchajcie, za 19,99 książkę nową Stephena Kinga. Znaczy nową. Ja nawet nie wiedziałem, że on ją napisał. Nawet nie wiem, o czym jest. Najnowsza powieść króla horroru i popkultury i tak dalej. Generalnie na pewno się nie zawiodę. Ja nie czytałem żadnej słabej książki Stephena Kinga. Wszystkie mi się bardzo podobają, mimo że gość jest skrajnym lewakiem. Obserwuję go na Twitterze i czasami ręce opadają, ale wybaczam mu wszystko. Nawet to, że jest lewakiem, ze względu na to, że pisze niesamowite opowiadania, niesamowite powieści i po prostu uwielbiam. Mam dwie książki Stephena Kinga do przeczytania. Dwóch nie przeczytałem jego ostatnich książek, tej i poprzedniej. Na szczęście nadchodzi teraz czas, w którym będę częściej, że tak powiem, bujał się w hamaku. Nawet w tym miesiącu już takie sytuacje będą, bo jadę, przypominam wam, na poligon muszakowy. Także będzie trochę czasu do poczytania, no ale słuchajcie, kupiłem jeszcze jedną zajebistą książkę. Trafiłem na nią przypadkiem zupełnie. Richard Rhodes, jak powstawała bomba atomowa. Bardzo jestem ciekaw tej książki. Jest zajebiście gruba, co mi się w niej bardzo podoba. Czekajcie, ile ona ma stron. O kurwa, ma tak dużo stron, że same podziękowania zajmują ze 30 stron. No ta książka ma, kurde, słuchajcie, 830 tam ileś stron. Także będzie co czytać. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do wszystkiego. Jutro jadę na strzelanie, będziemy strzelać z cięższych rodzajów broni troszeczkę. Zobaczycie, jutro spróbuję jakoś to lepiej nagrać niż ostatnim razem. Będziemy strzelać jutro z dużych kalibrów, z mocnej amunicji, ręce będą boleć, także będzie, myślę, całkiem sympatycznie. Jutro również po powrocie ze strzelnicy muszę wskoczyć do warsztatu, gdyż będę musiał zrobić parę rzeczy. Postaram się wam to wszystko pięknie pokazać. W tym tygodniu nagrałem już w warsztacie trochę materiału, ale nie jest skończony. Muszę go skończyć, żeby zrobić z tego filmik. Codzienniki są według mnie bardzo fajne, kręcenie codzienne filmów, tylko że no, wydaje mi się, chociaż ja kręciłem z reguły filmy tak, że one się pokazywały piątek, sobota albo i niedziela. Ale myślałem, że nakręcę oprócz codzienników więcej materiału. Jestem bardzo pozytywnie nastrojony. Słuchajcie, ale jedna rzecz tylko mnie tak troszeczkę zgasiła, że tak powiem, tą wielką radość, a raczej zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą. Słuchajcie, uwaga, pytanie. Jaki kraj zaszczepił największy odsetek obywateli? Nie mówię o tam jakimś kraju, który liczy 100 mieszkańców, ale jaki kraj zaszczepił jeden z największych odsetków obywateli na świecie? Zaszczepił więcej obywateli niż Izrael na przykład, niż Wielka Brytania, jeżeli chodzi o procent. Są to Seszele. Na Seszelach, jak podają agencje międzynarodowe, pierwszą dawkę otrzymało 69, prawie 70% ludzi, ale już drugą dawkę prawie tyle samo, czyli z tych zaszczepionych 70% już
60% dostało drugą dawkę szczepionki. Czyli spośród wszystkich obywateli, można powiedzieć, Seszelów, 60% obywateli ma już pełne szczepionki zaaplikowane. Czyli wydawałoby się, że tak jak mówią nasi naukowcy i doradcy premiera, jeżeli 50% populacji jest zaszczepiona, no to zaczyna następować tak zwana odporność. No i wszyscy zerkali z ciekawością na te Seszele, a tu nagle jeb i wszystko się zesrało. Otóż Seszele, pomimo tego, że ponad połowa, 60% obywateli dostało pełne szczepionki, pełną dawkę szczepionek. I to są szczepionki między innymi AstraZeneca, tam te główne. Generalnie dostawali szczepionki na początku z Chin, a potem dostawali szczepionki już te wszystkie takie, które używane są na całym świecie w różnych krajach, między innymi w Izraelu. Na Seszelach nastąpił w ostatnim czasie, na koniec kwietnia, znaczny wzrost zachorowań na koronawirusa. W szpitalu głównym na Seszelach, który ogarnia tą całą pandemię w tamtym miejscu, zaczyna brakować miejsc. Wprowadzono z powrotem restrykcje, lockdowny, srauny i inne rzeczy. Trzeba pamiętać, że nie przechodziła tam ani pierwsza, ani druga fala koronawirusa. Nie było jakichś wielkich ilości zachorowań, a tu nagle jak, po tym jak już wszyscy są praktycznie, no większość mieszkańców Seszelów jest zaszczepiona. Szczepienia ruszyły tam mniej więcej tak jak u nas, bo w styczniu, ale obecnie liczba nowych przypadków wykrytych COVID-u osiągnęła tam rekordowe wyniki. Dzienna zachorowalność wynosi około 500 przypadków, a trzeba pamiętać, że na całych Seszelach mieszka 100 tysięcy ludzi. Wobec tego jest to liczba naprawdę bardzo szokująca. Sytuacja, jak powiedziała pani minister zdrowia Seszeli, pani Pegił Widot, jest katastrofalna, jest krytyczna. I teraz co czytamy? Przedstawiciele resortu zdrowia nie są w stanie wyjaśnić przyczyn tak gwałtownego wzrostu. No przecież kurna, szczepionki powinny działać. Mówi się o tym, że ludzie nie przestrzegają reżimu sanitarnego. Po tym jak zaczęli dostawać szczepionki i zaczęli być zaszczepiani, to zaczęli olewać nakazy i zakazy, srazy i lockdowny. Wielkanoc zrobiła swoje, to świętowanie w czasie Wielkanocy zrobiło swoje. Żeby była jasna sprawa, ja wiem, że na Seszelach przebywa sporo turystów, ale 84% tych chorych to są obywatele Seszeli, reszta to turyści. 2/3 tych osób zarażonych, które tam są, są to osoby jeszcze nie zaszczepione dwoma dawkami szczepionki. Czyli to są osoby albo niezaszczepione, czyli część z tych 30%, które nie były w ogóle szczepione, albo osoby po jednej dawce szczepionki. Ale reszta z tych zarażonych, czyli 1/3, to są osoby też, które dostały dwie dawki, pełne dawki szczepionki. Nie wiadomo generalnie dlaczego i się tłumaczy tym całą tą sytuację, że kurde, no bo te szczepy, jak są inne z COVID-u, no to szczepionka nie potrafi z nimi skutecznie walczyć. Zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno ta szczepionka jest dokładnie i dobrze przebadana i coraz bardziej jasne zaczynają być słowa jednego z szefów Pfizera, który mówi, że trzeba będzie prawdopodobnie powtórzyć te szczepienia jeszcze trzecią dawką, czwartą dawką, piątą dawką, szóstą co roku, siódmą, ósmą, dziewiątą. No bo przecież tych szczepów będzie odpyty, żeby nie mówiąc brzydko. Także słuchajcie, no ja nie jestem zaszczepiony. Mam termin wyznaczony na koniec miesiąca. Na razie czekam. Nie stałem w deszczu w długi weekend w kolejkach po to, żeby się zaszczepić. No bo czekam, no. Z niecierpliwością i z zaciekawieniem czekam na wyniki badań, na statystyki. Zaczynam troszeczkę myśleć, że nie wszystko wygląda tak, jak nam się mówi. Znaczy o tym to chyba wszyscy wiemy, nie? Ale wiecie, co mnie zastanawia. Szczepionki, jeb, parę miesięcy i są. Bierzcie wszyscy, kupujcie, kupujcie, kupujcie szczepionki. Natomiast lekarstwa, które mogą pomagać w zwalczaniu objawów tej choroby, w zwalczaniu w ogóle tej choroby, mimo że są różne głosy, że a to takie lekarstwo działa, takie działa,
No to sprawdzanie tych lekarstw pod kątem tego, czy rzeczywiście pomagają, ma trwać 2 lata. To coś tu, czegoś tu kurna nie rozumiem. No nic, no. Ważne, żebyśmy pozostali zdrowi, choćby na skrobi, choćby na skrobi. Była taka piosenka. Bo my jesteśmy dziś silni i zdrowi. A to nawet chyba ją kiedyś śpiewałem. Choćby na skrobi, choćby na skrobi. Mam polędwica oraz chap. I teraz do Niesiełowskiego przytyk. Nie smakuje tak jak szczaw. Pamiętacie, że Niesiełowski kiedyś mówił, za moich czasów to dzieci wpierdalały szczaw i mirabelki. Mirabelki też wpierdzielałem z nasypu kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Bardzo dobre były. Szczaw też zresztą. Patrzcie, jaki jestem zdrowy. No, z tym zdrowiem przesadził. No nic, słuchajcie, życzę miłego weekendu. Jutro widzimy się na strzelaniu. W sensie będę jutro strzelał i zobaczycie, co tam się działo. Różne ciekawe rzeczy, mam nadzieję, uda się nagrać. Jutro również przed południem filmik z cyklu Uzależniony od książek. Nie łamcie się, naprawdę. No. To, że ani nie denerwujcie się. No wiadomo przecież, że ktoś musi na tym wszystkim zarobić kasę. Strzelają kasę firmy farmaceutyczne, strzelają kasę Bezosy różne, tak, właściciele firm wielkich wysyłkowych, Allegro, Amazonów i innych rzeczy. My, żuczki, sami wiecie. Najgorsze jest to inaczej. Módlmy się tylko do bogów o to, żeby czasem wielcy producenci broni nie stwierdzili, kurna, masz, wszyscy zarabiają na szczepionkach i na maseczkach, a my też byśmy coś zarobili. Yeah. Miłego weekendu wam życzę i słuchajcie, no jeszcze jedna ważna sytuacja. Zaraz wam pokażę, o co kaman. Nie to. Jeszcze jedno ważne, że tak powiem, ogłoszenie parafialne. O! Nie wiem, czy to dobrze widać. Zrobimy tak. Słuchajcie, sonda. Najlepsza pora na cotygodniowe live'y, to według was. No i okazuje się, że wygrywa niedziela. Co prawda nie ma jakiejś tutaj kolosalnej przewagi. 5%. Także w tą niedzielę jeszcze, myślę, będzie w niedzielę live, godzina 20:30. Też mi się tak wydawało, że takie będą wyniki. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. 412 głosów, czyli mniej więcej taka liczba, jaka uczestniczy was w live'ie. Trzymajcie się. Na razie. I do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Cześć.